Ewangelii według świętego Łukasza w rozdziale 6 czytamy słowo, które będzie przedmiotem naszego rozważania. Mamy je również na slajdach, więc jakby ktoś nie wziął ze sobą Biblii, to będzie mógł przeczytać. Przeczytam z innego przekładu, a wy możecie śledzić ten, który w waszych Bibliach. Zapraszam. 6 rozdział Ewangelii według Łukasza. To jest fragment, który wiąże się z mową zwaną w Ewangelii Mateusza kazaniem na górze. 6:39-42. Powiedział im też przypowieść. Czy może ślepy gdzieś zaprowadzić ślepego, czy raczej obaj nie wpadną do dołu? Uczeń nie jest większy od nauczyciela, ale każdy wykształcony będzie jak jego nauczyciel. Dlaczego widzisz drzazgę w oku brata swego, a belki we własnym oku nie widzisz? Jak możesz mówić swemu bratu, bracie, pozwól, że wyjmę drzazgę tkwiącą w twoim oku, jeśli nie widzisz belki we własnym? Hipokryto, wyjmij najpierw belkę z własnego oka, a wtedy przejrzysz i będziesz mógł wyjąć drzazgę z oka twojego brata. Amen. Pobłogosław nas, Ojcze, kiedy rozważamy twoje słowo. Ono nie jest tylko jednym z wielu słów, które padają na świecie, ale są tymi słowami pełnymi mocy, które są w stanie przemienić sposób myślenia, burzyć warownie i czynić nowe rzeczy. Dzisiaj to właśnie słowo z tą mocą poszło do naszych serc, aby przemieniło nasz sposób myślenia, aby nauczyło nas sztuki życia codziennego. Amen. Wysłuchaliśmy już dzisiaj kilku rozważań, świadectwa, pięknego świadectwa Mirka, który mówi o tym, jak Duch Święty człowieka prowadzi. Może się zdarzyć tak, że z jakichś powodów ciągnie go do spotkania z mamą i nie bardzo wie dlaczego, a potem po wydarzeniach, które się dzieją, już może odkryć, bo to było szczególne spotkanie tamto w sierpniu, gdy przed chrztem mogłeś pójść, pojednać się z mamą, porozmawiać z nim. Widzimy, że sprawdzają się słowa zapisane w Ewangeliach, zapisane w Nowym Testamencie, że ci, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Nasze rozważania są wokół tego tematu, który jakby się nakłada. Nawet bym powiedział wokół dwóch tematów, które się na siebie nawzajem nakładają. Pierwszy pochodzi z rozważanego przez nas przez dwa tygodnie tekstu listu świętego Jana z 3 rozdziału. Pamiętacie, w liście świętego Jana w 3 rozdziale jest powiedziane tak pięknie, jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi i rzeczywiście nimi jesteśmy. Prawda? I to takie podwójne jakby stwierdzenie określiliśmy w sposób następujący. Pierwsza rzecz to, że zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi, to jest bardzo ważne, że Bóg nas, zwykłych ludzi, takich, którzy nie są wcale ani fajni, ani lepsi od innych, ani z jakiegoś powodu cenniejszy, z jakiegoś powodu określa nas, nazywa nas dziećmi Bożymi. Nieraz możemy to pokazać komuś w Biblii, powiedzieć, zobacz, nazwany jesteś dzieckiem Bożym, to jest bardzo ważne, że w Biblii możesz to znaleźć. Nieraz może nawet tak prowadząc ewangelizację, często prowadząc ewangelizację wskazywałeś na teksty biblijne i powiedziałeś to do ciebie. Gdy czytałeś Ewangelię Jana, 1 rozdział, 12 wiersz, to do ciebie. Bóg dał moc stać się dziećmi Bożymi tym, którzy wierzą w Jego imię, tym, którzy zaufali Mu. Zostałeś tak nazwany, ale reszta twojego życia tutaj polega na tym, żeby to nazwanie, które znajdujemy w Słowie, uczynić realnym w swoim życiu. Tak jak mówi Jan. Jesteśmy nazwani Jego dziećmi i rzeczywiście Nim jesteśmy. To takie nazwanie z jednej strony, prawda, a odkrywanie tej rzeczywistości z drugiej strony. To jest pierwsze i podstawowe tło, na którym bazujemy, gdy czytamy również ten tekst. Z drugiej strony rozważaliśmy w ubiegłym tygodniu fragment pochodzący też z Ewangelii Łukasza, ciut wcześniej, a tym, co spinało ten tekst, były właśnie te słowa z 39 wiersza, które nazywają się przypowieścią. Powiedział im też przypowieść.
Tam jest użyte oczywiście słowo parabole, a więc po prostu możemy to odczytać jako przypowieść, ale możemy też powiedzieć, że to jest takie porównanie, taki obraz. Właściwie to jest krótka sentencja, która brzmi prosto, wręcz bym powiedział banalnie. Czy może ślepy gdzieś innego ślepego zaprowadzić? Czy takie prowadzenie ślepego przez ślepego nie kończy się po prostu katastrofą? Zastanawialiśmy się nad tym tydzień temu i niestety z przykrością muszę wam powiedzieć, że będziemy to kontynuować. Z przykrością w tym sensie, że jak ktoś myślał, że już udało się nam to zamknąć, ja też tak myślałem. Ale w tym tygodniu wydarzył się pewien wypadek. Może śledziliście wiadomości, było o nim głośno. Pewien człowiek, mężczyzna, dojrzały, wędrował w poszukiwaniu pracy w okolicach Białegostoku do jakiegoś zakładu, do jakiejś firmy budowlanej i w straszny sposób nadział się na pręt zbrojeniowy, który mu się wbił w oko, przebił mu twarzoczaszkę w taki sposób, że utkwił głęboko w nosie, ale wszedł mu przez oko. I pomyślałem sobie, Panie Jezu Chryste, nie dość, że nieszczęście, to jeszcze na dodatek pasuje mi do kazania. Pomyślałem sobie, nie miał się kiedy człowiek biedny nadziać na pręt, tylko właśnie tutaj, w tym momencie, kiedy ja się przygotowywuję akurat do kazania o tym, o drzazdze i o belce wokół, odcięli ten pręt, nie wyjmowali, to taka uwaga praktyczna, jak coś takiego się zdarzy, to nie wyjmuj samemu, odetnij, zawieźli go, właśnie poleciał helikopterem do Białegostoku i tam mu wyjęli ten pręt i co ciekawe, oko jest nieuszkodzone. To jest najbardziej radosna wiadomość, dlatego pozwalam sobie troszkę tak lekko pożartować, bo sytuacja, choć dramatyczna, jednak nie kończy się dramatycznie. Bo nie każda sytuacja, kiedy człowiekowi wejdzie w oko taki fragment pręta, musi się skończyć dramatem. O tym mówi też Jezus w swojej przypowieści. Ale ja niestety, z przykrością, chciałbym jednak cofnąć się do tego obrazu i do tej przypowieści. Czy może ślepy gdzieś zaprowadzić ślepego, czy raczej obaj w dół nie wpadną? Już mieliśmy przed chwilką wyświetlony fragment obrazu pana Brygela albo Petera Brygela, ślepcy. I teraz ja coś ciach. Nie wiem tylko, która wersja, ta czy następna. Może ta. To jest scena przedstawiająca wędrówkę ludzi, których każdy jest ślepy i również pierwszy. I tam jest taka scena, pierwsza z tych osób już leży w rowie, inni trzymają się nawzajem, tak rękę położoną na ramię lub jakaś inna figura, jakiś kij, prawda? Ale widzimy, że są ociemiali, że są niewidomi i widzimy, że taki szereg idących ludzi, wszyscy idą po prostu w ten rów, i kończy się to dramatem. Może nie jakimś szczególnym w postaci tego, że zginą, od takim dramatem, że się po prostu znaleźli w rowie. Jest to jedna z chyba z takich najbardziej charakterystycznych obrazów, jeden z najbardziej charakterystycznych obrazów mówiących nam o tej przypowieści. Byłoby fajnie zostawić tę przypowieść Petera Brygela w postaci tej ilustracji, ale my musimy iść dalej. Pytanie jest bowiem następujące. Czy my, chrześcijanie, jesteśmy ludźmi, którzy nie widzą? Czy my jesteśmy ludźmi, którzy dobrze widzą? Czy my, chrześcijanie, którzy zostaliśmy zbawieni przez Chrystusa, którzy zostaliśmy przez Niego wezwani, którzy zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi i którzy rzeczywiście Nim jesteśmy ludźmi, którzy widzą? Jesteśmy ludźmi, którzy dobrze widzą. To jest pytanie. I lepiej na nie nie odpowiadać być pochopnie, bo może być pewien kłopot. Z jednej strony oczywiście wszyscy powiemy tak. Właśnie na tym polega chrześcijaństwo, że człowiek, który był ślepy, widzi. Te wszystkie piękne ewangeliczne obrazy, które znajdujemy w Nowym Testamencie, szczególnie w Ewangeliach, o ludziach, którzy byli ślepi, a którzy dzięki łasce Jezusa Chrystusa, Jego mocy zostali uzdrowieni. Dzisiaj słyszeliśmy o tej kobiecie, która wypowiedziała te słowa w Ewangelii, że gdy dotknę się tylko Jego szaty, będę uzdrowiona. Była jedną z wielu ludzi w tłumie, tak, o którym opowiadał Grzegorz tak sugestywnie. To była jedna z wielu osób w tłumie, ale to była jedyna osoba, która była przekonana, która wierzyła w to, że Jezus Chrystus nie jest zwykłym człowiekiem,
ale gdy dotknie się choćby frędzli jego szat, będzie uzdrowiona i rzeczywiście została uzdrowiona. Odnajdujemy w Ewangeliach wiele takich przykładów. Ludzi, którzy byli ślepi i zostali uzdrowieni. Dlatego chcę się zapytać jeszcze raz, czy człowiek wierzący to jest człowiek, który był ślepy i widzi? I odpowiadam, z jednej strony tak. Z jednej strony właśnie na tym polega cud. Z drugiej strony nie. Dlatego nie należy odpowiadać po prostu niestety jednoznacznie. Dlaczego nie? Ja oczywiście nie chcę tego specjalnie teraz uzasadniać, ale chcę dla tych, którzy nie zgadzają się, bo uważają, że po prostu jestem wierzący, widzę, dobrze widzę, jestem człowiekiem wierzącym, właśnie na tym polega moja wierzącość, że widzę. Chcę przywołać tekst pochodzący z listu do Koryntian z 13 rozdziału, to dla niedowiarków. Paweł powiada w tym liście 13:12, teraz bowiem widzimy, a dokładnie może przeczytajmy to z przekładu tego poniżej. Tam powyżej to jest ten, który jest w Biblii naszej, a poniżej taki sobie przełożyłem. Teraz bowiem patrzymy jak przez lustro w zagadce. I tu jest greckie enigmati, czyli to samo co po polsku enigmat, tak? Enigma, tajemnica, zagadka. Teraz bowiem patrzymy jak przez lustro w zagadce. Wtedy, czyli kiedyś, będziemy mogli patrzeć twarzą w twarz. Co to znaczy patrzeć się jak przez lustro w zagadce? Od dzisiejsze lustra są doskonałe. Patrzysz na nie i praktycznie obraz, który tam się odbija, jest no, zdecydowanie bliski temu, który jest przed nim. Może z jedną oczywiście zasadniczą różnicą, że nie jest trójwymiarowy. Nie może uchwycić głębi, ale dobrze oddaje. Natomiast w starożytności lustra robiono z polerowanego brązu. To znaczy po prostu brąz, który polerowano w taki sposób do tego stopnia, by mógł odbijać twarz. Ale nie był w związku z tym absolutnie dokładny, taki sam jak nasze dzisiejsze lustra, bo odbicie w brązie nie było tak doskonałe. Dlatego Paweł tutaj użył tego wyrażenia. Teraz bowiem patrzymy jak przez lustro, w zagadce, w tajemnicy. Chcę się więc jeszcze raz zapytać, czy dzisiejsze twoje patrzenie, dzisiejsze twoje widzenie, dzisiejsze twoje poznanie jest pełne, jest doskonałe. Czy widzisz tak, jak rzeczywiście rzeczy wyglądają? I odpowiedź brzmi nie. Nawet Paweł w tym pięknym hymnie poświęconym miłości mówi, że on również jest człowiekiem, który chodzi w zagadce. To nie znaczy po omacku, bo będziemy musieli sobie o tym jeszcze powiedzieć, ale nie ma pełnego jakby wglądu w rzeczywistość, tak? Nie widzi wszystkiego dobrze. A więc czy to jest prawda, że my, chrześcijanie, to ludzie, którzy zostali uzdrowieni przez Chrystusa i dzisiaj widzimy, w przeciwieństwie do tych, którzy nie widzą. Co my właściwie dzisiaj widzimy? W jakim sensie i na czym to polega? Chcę powiedzieć tak, że istota chrześcijaństwa, jak ją rozumiem tutaj w tym tekście, a może jeszcze bardziej w tym obrazie, gdybyśmy do Bruegela wrócili, przepraszam za wymowę, to jest malarz niderlandzki i należałoby jego nazwisko wymawiać po niderlandzku, a ja je kaleczę takim twardym polskim, ale załóżmy, że już nie będę go wymawiał. Popatrzmy się, na czym polega jakby istota chrześcijaństwa, gdybyśmy chcieli sformułować na tym obrazie pewną jej treść. Może ja ją sformułuję w następujący sposób. Zawiera się w dwóch aktach wiary. W dwóch aktach mojego credo, mojego wierzę. Po pierwsze, w co wierzę? Wierzę w to, że jestem ślepy. Że jestem niedowidzący. Chcę powiedzieć wyraźnie, że jestem ślepy. Nie chcę powiedzieć, że widzę trochę, bo problem polega na tym, że gdy pewni ludzie się upierali i mówili, że oni widzą, Jezus mówi, to jest twój problem. Tak jak mówisz, że widzisz, a nie postępujesz jak człowiek widzący, to masz większy problem. Chcę powiedzieć, pierwsza moja refleksja nad tym, co widzę i pierwsze moje wyznanie wiary jest taki, jestem ślepy, nie widzę, a gdy przystąpiłem do Chrystusa, On mi otworzył wzrok, ale wciąż widzę nieostrze, nie widzę ostro, nie widzę doskonale. Wciąż widzę rzeczy dość, bym powiedział, enigmatycznie, niejasno.
Wokół mnie roztacza się mgła, której nie potrafię przeniknąć, która ogranicza moje widzenie. Nie mogę zobaczyć specjalnie więcej niż kilka kroków przede mną. Nieraz nie widzę nic przed sobą. Nie wiem, czy wy też macie takie doświadczenie. Czy to jest również wasze chrześcijańskie doświadczenie, że nie wiecie ani co zrobić, ani jak postąpić, że przed waszymi oczami roztacza się mgła. Nie widzę nic na wyciągnięcie ręki. Na tym polega pewien fenomen. Chcę powiedzieć, że ta mgła ogranicza moje widzenie, co znaczy moje poznanie, moje rozumienie, moją jakby znajomość rzeczy. I to jest moje wyznanie wiary. To jest bardzo ważne wyznanie wiary. Wiecie, najgorsze jest to, gdy my myślimy, że widzimy. Gdy nam się wydaje, że wszystko jest jasne, że ja wszystko wiem, widzę, rozumiem i mogę wszystko jasno określić. To jest problem tych ludzi, którym może się wydaje, że już wiedzą. Jest drugie wyznanie wiary. I ono brzmi tak. Jedynym, który ostro widzi, który widzi rzeczy takimi, jakimi są. Jedynym, który dobrze widzi i zagląda głęboko. Widzi rzeczy takimi, jakimi naprawdę są, nie takimi, jakimi się jawią. Jest Jezus Chrystus. To jest moje wyznanie wiary. Jeżeli On idzie na przodzie, to nie pogubi drogi. Jeżeli się Go mocno trzymasz, bo ty nie widzisz wszystkiego, troszkę zostaje Ci otwarty wzrok, zostajesz uzdrowiony, a właściwie wchodzisz w proces uzdrowienia. Jeszcze raz, za świętym Pawłem mówię. Wchodzisz w proces uzdrowienia, nie widzisz jeszcze dokładnie. Widzisz w tajemnicy, widzisz w zagadce, widzisz niedoskonale, widzisz przez mgłę. Ale widzisz, że ten, którego twoje te otwarte oczy rozpoznały jako Pana, widziałeś w jego oczach to, czego nie ma w oczach innych ludzi. On wie. On widzi. Widzi ostro. Widzi doskonale. Jego rozpoznali apostołowie, a po nich także inni uczniowie, a po nich także my. Że jest jedynym, który może być nauczycielem. Jedynym, który może być nauczycielem. Wróćmy do tekstu. W nim czytamy tak. Uczeń nie jest większy nad swojego nauczyciela. I tam jest takie dziwne sformułowanie, które... ja próbowałem to jakoś też. Ale każdy człowiek wykształcony, czy wydoskonalony, tak? Albo wyuczony, będzie jak jego nauczyciel. On mówi w ten sposób, ideałem jest to, żebyśmy my wszyscy mogli patrzeć głęboko, widzieć ostro, rozumieć, poznawać i móc jakby nie polegać wyłącznie na swojej intuicji, ale na tym, co zostało nam dane. Ale dzisiaj chcemy powiedzieć za Ewangelią, uczeń nie jest większy nad mistrza. Jesteśmy ludźmi organicznie powiązanymi z Jezusem Chrystusem w taki sposób, ponieważ głęboko jesteśmy przekonani, że tylko On dobrze widzi. To prawda? Tylko On widzi rzeczy takimi, jakie są. Nam większość rzeczy się wydaje. Nam się wydaje, że widzimy, nam się wydaje, że rozumiemy, nam się wydaje bardzo wiele rzeczy. I tutaj chcę w związku z tym powiedzieć, że właśnie na tym polega piękno, tak? Tego tekstu. Ponieważ ono pokazuje, że jako chrześcijanin jesteś troszkę, jak mówią, jakby ziarno, które się trafiło tej kurze takiej tej. Ty właśnie jesteś taką, ja jestem taką kurą ślepą, której się trafiło takie ziarno. Taki cud, taka cudowność. Mogłeś się złapać Chrystusa i iść. Dlatego my jako chrześcijanie mówimy tak. Możemy być pewni, że dojdziemy do domu Ojca, jeżeli będziemy się trzymać Jego, tak? Dopóki będziemy się trzymać Jego, będziemy się trzymać Jego szaty, wracam do tej kobiety. Jeżeli się złapiemy tej szaty i będziemy się jej trzymać, to będziemy pewni, że choćbym był ślepy, dojdę do domu Ojca, bo wiem, że On jest tym, który widzi. Szukamy domu, którego gospodarzem jest Ojciec, nasz Bóg.
I jesteśmy pewni, że Jezus Chrystus jest w stanie nas tam zaprowadzić. Że nikt inny poza Nim. To jest prawda? Ani Mahomet, ani Budda, ani Konfucjusz, ani filozofia, ta czy inna. Nikt inny nie ma takiej możliwości, by przenikać rzeczy tak głęboko, by widzieć to, czego normalny człowiek nie jest w stanie zobaczyć. To jest nasze wyznanie wiary. I to wyznanie wiary musi w nas zostać. Ponieważ w nim są te dwa, negatywne i pozytywne. Tak? Pozytywne to to, że Jezus jest kimś, kto widzi, Jezus jest kimś, kogo rozpoznaje jako swojego nauczyciela i On mnie doprowadzi. Negatywne to to, żebym nie wierzył sobie. Ponieważ wiem, że jest coś takiego, co nazywamy sercem człowieka. Pięknie to powiada w przypowieści Salomon 4,23. Czujniej czy baczniej niż wszystkiego innego strzeż swojego serca. Ponieważ ono jest źródłem życia, ale też ono ma zdolność do oszukiwania, do okłamywania. Wracam do tego tekstu. Czy ten, który pójdzie za Chrystusem, który się go złapie i będzie trzymał i będzie za nim szedł, mając świadomość, że nie wszystko widzi, może być pewien, że znajdzie? Stuprocentową pewność, że znajdzie. Pięknie powiada Ozeasz. Mówi tak, starajmy się poznać, usilnie poznać Pana, a to, że go znajdziemy, i to, że go poznamy, jest pewne tak jak to, że nastanie znowu zorza poranna. Jest tak pewne jego przyjście i to, że przemieni nasz sposób myślenia i otworzy nam nasze oczy, jest tak pewne jak późny deszcz. Jak piękny późny deszcz, o którym możemy być pewni, że przyjdzie. Na jesieni znowu będzie padało, na wiosnę będzie padało. Będziemy mogli zobaczyć, jak rośliny wstają z martwych. Możemy być pewni, ponieważ trzymamy się czego? Słowa. Trzymamy się Bożego Słowa, Bożej obietnicy. Tą Bożą obietnicą i tym Bożym Słowem jest Jezus Chrystus. Chcę przeczytać z wami dziwny tekst pochodzący z przypowieści 23:7. Znajdujemy tam bardzo dziwne sformułowanie. W naszej wersji, tu na dole, jest napisane tak, 23:6-7. Nie spożywaj chleba człowieka zawisnego i nie pożądaj jego łakoci, gdyż są one jak włos w gardle. Wiecie, że ten tekst można przetłumaczyć zupełnie inaczej i to jest fenomenalne. Można to sprawdzić nie tylko w hebrajskiej wersji, a w Septuagincie greckiej wersji, ale także w angielskiej wersji. Miałem okazję sprawdzić. Można go przetłumaczyć i tutaj powyżej podałem. Nie jedz chleba złego człowieka i nie pożądaj jego smakołyków, bo jak kto myśli w swojej duszy, takim jest. Zupełnie inaczej. To jest jedno z piękniejszych rzeczy, kiedy czytamy słowo, że tam fajnie, że można naprawdę różne rzeczy odkryć. Zachęcam was do tego. Wrócę do tego tekstu. Jak kto myśli w swojej duszy, takim jest. Przeczytałem w jednym takim tekście, że człowiek wygląda tak, jak na to sobie zasłużył. Konkretnie tak przeczytałem, przepraszam, będę szukał szybciuśko. Gorzki wyraz twarzy nie powstaje przez przypadek. Jest efektem gorzkich myśli. Nie wiem, czy się zgadzacie? Gorzki wyraz twarzy, twoje różne takie zmarszczkowe rzeczy i inne rzeczy. Gorzki wyraz twarzy powstaje nie przez przypadek. Jest skutkiem jakiegoś sposobu myślenia, a konkretnie myślenia gorzkiego, tak? Myślenia w sposób taki, bym powiedział, niewłaściwy, czy pełen żółci, pełen goryczy. Jedno jest pewne. Wielokrotnie Pismo Święte podkreśla, ja nie chcę na tym tekście i na takim tłumaczeniu budować jakiejś doktryny. Wybaczcie, na pewno nie. Chciałbym natomiast zapytać wam, czy się zgadza. Jedno jest pewne. Moje czy twoje wyobrażenie o sobie, twój sposób patrzenia wynikający z wychowania, ale także z doświadczenia życiowego, z tego wszystkiego, co się na to składa, z codziennego życia, z wszystkich zmagań, z tym, jak sobie radzisz z życiem
i jakie jest ogólne doświadczenie Twoje, w jaki sposób należy sobie radzić z życiem, prowadzi do pewnego sposobu widzenia siebie, ale także widzenia Pana Boga. Dlaczego o tym wspominam? Zresztą nie po raz pierwszy. I dlaczego do tego wracam? Głównie ze względu na to, że mamy wszyscy z tym najgłębszy problem. Z czym? Z tym, że myślimy, że widzimy. Z tym, że wydaje nam się, że wiemy, jak postępować. Że wydaje nam się, że doskonale wiemy, jak postępować. Albo przynajmniej mamy o tym pewne wyobrażenie. Wydaje nam się, że wiedząc, jak należy postępować, postępujemy właściwie. I w związku z tym zwróćmy uwagę na taką historię, bo wiedząc, jak należy postępować, nasz Bóg, którego tworzymy w jakiś sposób na swój obraz i swoje podobieństwo, będzie zaskakująco do nas podobny. Czy miałeś kiedyś taką sytuację, że twój Bóg stoi po twojej stronie i będzie doskonale ciebie rozumiał, a twój Bóg nie rozumie twoich nieprzyjaciół? Twój Bóg rozumie twoją sprawiedliwość i twoje rozumienie sprawiedliwości, ale nie rozumie innych postępowań. Gdy ty się burzysz na pewnych ludzi, on też się burzy. Masz coś takiego? Bardzo często się tak zdarza, ponieważ okazuje się, że nasze, to co przeczytaliśmy, to co my myślimy o sobie, takimi jesteśmy i na to podobieństwo zaczynamy wyobrażać sobie, że Bóg też taki jest. Bóg też taki jest. Jeśli ty jesteś niecierpliwy, jeżeli jesteś niesprawiedliwy, Bóg będzie taki sam. Zobacz, jeśli ty będziesz chętny w tym, by osądzać, to będziesz myślał, że robisz to zgodnie z prawdą. Wreszcie, kiedy plotkujesz o innych i mówisz o innych różne straszne rzeczy, to ty wiesz, co mówisz. Wiesz, że oni naprawdę tacy są. I że należy o tym mówić i należy tak zrobić, ponieważ ostatecznie to właśnie tak jest. I sam Bóg cię do tego namawia według ciebie, żebyś tak właśnie zrobił. To jest coś takiego, co nas chyba wszystkich zaskakuje, ponieważ pokazuje nam, że to nasze wyobrażenie o sobie rzutuje na nasze wyobrażenie o Panu Bogu i powoduje, że ten Pan Bóg przyjmuje zaskakująco nasze cechy charakteru. Jest strasznie do nas podobny. Tylko kolejność jest odwrotna. To nie my jesteśmy na jego obraz, tak? To nie my stajemy się podobni do naszego ojca, tylko ojciec staje się podobny do nas. A to jest trochę niebezpieczne. Dlatego pierwsze wyznanie wiary nasze w tym tekście musi mówić tak. Ojcze, ja się chcę przyznać, wyznać, że jestem ślepy. Że potrzebuję kogoś, kto mnie poprowadzi. Że potrzebuję kogoś, kto mi otworzy wzrok. Ja nie chcę mówić, że ja już widzę. Ja nie chcę mówić, że ja już wiem, jak postępować. Obraz, który tutaj znajdujemy w tym pięknym tekście z Ewangelii Łukasza, opowiada o człowieku, który ma problem z oczami, który ma belkę w oku i ktoś taki, kto ma taką belkę i warto by było może jeszcze z tydzień czasu dać sobie na to, by się zastanowić. Ktoś, kto ma taką belkę, okrutną belkę w oku, postanawia, dobiera się do oka swojego bliźniego i zaczyna mu tam dłubać i szukać u niego drzazgi, bo wie, że tam jest. Tę drzazgę możemy być pewni, tę drzazgę rzeczywiście, ta drzazga tam się znajduje. Ale Jezus mówi tak, nie dasz rady wyciągnąć tego. Nie dasz rady, z belką wokół nie da rady. Rozumiesz dlaczego, tak? Bo mając belkę wokół, nie możesz się w ogóle zbliżyć do człowieka, tak? Każde twoje zbliżenie się do drugiego człowieka jest bolesne dla niego. Bo po prostu walisz tą belką w głowę, tak? Raz, drugi, trzeci, to tu, to tam. Wszystko, sposób swojego podejścia, sposób swojego zachowania wobec drugiego człowieka, sposób, w jaki chcesz mu pomóc, bo chcesz mu pomóc, ale chcesz mu pomóc trochę z pozycji takiej, ja wiem, co jest dla ciebie dobre i ładujesz mu się z tą belką w oko i wiesz, to jest nieszczęście gotowe, tak? I on wkrótce też straci zupełnie wzrok, bo to jest po prostu dramat. Czy widzisz, nie pytam się, czy miałeś takie doświadczenie, że ktoś cię tak potraktował. Ja się pytam, czy ty widzisz, że ty tak się zachowujesz? Czy ty widzisz, że ty tak właśnie traktujesz?
Jezus chce powiedzieć, wy tacy właśnie jesteście. Tacy właśnie jesteście. To nie jest problem, że ja taki jestem. Jezus stawia sprawę jasno. Taki jesteś. Problem jest to, czy ja uklęknę i powiem, Panie, taki jestem. Czy ja będę stawał ciągle przed Nim i mówił tak, wszyscy, Panie, wszyscy się Ciebie zaprą, tylko nie ja. Znam siebie na tyle, żeby powiedzieć tak, Judasz to na pewno Cię zdradzi, Jan to taki głupi jest, młody, że on w ogóle nie wie, o co chodzi, jeszcze kilku tam innych, ale ja wiem o sobie jedno, że ja wiem, że choćby mnie tam torturowali, rozrywali końmi, ja się Ciebie nie zaprę na pewno, 100%. Wiemy, co się stało kilka godzin później? Wiemy, co i wystarczy jedna panna, która mówi, chyba Ty też byłeś z Nim, żeby on bił się w piersi i mówił, jak słowo daję, jak babcię kocham. No, na pewno nie, na pewno pomyliłaś. Nie znam tego człowieka w życiu. Człowiekowi wydaje się, że się zna. Tu chodzi o to, by tego tekstu nie traktować jako takiego tekstu, który do innych pasuje. Bo to jest pierwszy nasz odruch, tak? Patrzę się na ten tekst i myślę sobie tak. Wiele razy zostałem dotknięty przez ludzi, którzy w taki sposób próbowali ingerować w moje życie. Chcę się zapytać, czy ktoś z Was tutaj w tej kaplicy też może powiedzieć, że miał takie doświadczenie, że został dotknięty przez ludzi, którzy mając belki we własnych oku zaczęli grzebać w jego. Czy ktoś z Was też ma takie doświadczenie w swoim życiu osobistym? Najgłośniej Bożenka ma takie doświadczenie, ale widziałem też skromnie podniesioną rączkę tę i tamtą. Chcę, żebyśmy uświadomili sobie, siostry, bracia, że prawdą jest, że każdy z nas ma takie doświadczenie, ale ilu z nas ma takie doświadczenie, że to my, ty, ja jesteśmy sprawcami takiego stanu u naszego bliźniego? Ilu z nas ma to doświadczenie, że to słowo jest napisane dla mnie? To znaczy, wy macie takie doświadczenie, że ono jest dla mnie napisane. Ilu z was ma takie doświadczenie, że ono zostało napisane właśnie ze względu na twój problem? Ponieważ Bóg chce, żebyśmy nauczyli się innego świata, innego życia, że to wyobrażenie o Bogu, które nosisz w sobie, nie jest prawdziwe. I to jest wyobrażenie, które jest niebezpieczne. Jeszcze o tym chciałbym powiedzieć dwa zdania. Chcę zwrócić waszą uwagę. Na przykład, gdy Jezus mówi tak, człowiek, gdy brat zgrzeszy, możesz mu wybaczyć. Piotr mówi tak, Panie, ale ile? Aż 7 razy? A Jezus mówi 77 razy. Siostry, bracia, chcę się zapytać, czy ktoś z nas potraktował te słowa poważnie kiedykolwiek? Czy słowo dać komuś drugą szansę to nie jest wystarczające? Dam ci drugą szansę. Jak mnie zawiedziesz drugi raz, to trzeci raz ci już szansy nie dam. O czwartym to zapomnij. Siódme? Człowieku, chyba byłbym głupi. A 77 razy to gdzie? Chcę się zapytać was, siostry, bracia, czy my dobrze widzimy? Czy my na pewno dobrze widzimy? Skoro my myślimy, że drugą szansę można jeszcze dać, góra trzecią, niech nas zawiedzie, czwarte nie dostanie. Może trzecie nie dostanie, może drugie nie dostanie, a może już nawet pierwsze nie dostanie, bo zanim pójdę, to już się zawiodę. Bo już wiem, co w nim jest, nawet go nie poproszę. Czy to jest nasz sposób myślenia? Jezus chce powiedzieć tak, jesteście ślepi. I nie jest problem w tym, że jesteście ślepi. Nie jest problem w tym, że jestem ślepy. Problem jest wtedy, gdy ja usiłuję za wszelką cenę powiedzieć Panu, ja wiem, jak żyć. Ja wiem, jak się zachować. Załóżmy taką sytuację. Człowiek popełnia błąd za błędem. I wciąż się usprawiedliwia. Samo usprawiedliwia. On wszystko, co zrobił, to zrobił, bo musiał. Rozumiesz? On musiał tak zrobić, musiał tak postąpić. On ciągle będzie w taki sposób kręcił, żeby czasami nie okazało się, że jest winny. Bo on się nie może przyznać do winy. A ja się pytam, siostro i bracie, czemu nie mogę się przyznać do winy? Czemu jestem takim człowiekiem, który za wszelką cenę we wszystkim musi znaleźć usprawiedliwienie, a nie może powiedzieć, Panie, naprawdę, Panie, proszę Pani, naprawdę to moja wina. Czemu tak trudno jest powiedzieć? Stanąć i powiedzieć, tak, moja wina. Źle widziałem, źle to zrozumiałem. Naprawdę moja wina. Czy to jest tak skomplikowane?
Czy od tego zależy zbawienie świata, żebym ja się nie musiał do niczego przyznać? Dlaczego tak bardzo się upieram przy tym, że zawsze mam rację, że zawsze jestem sprawiedliwy, że inni to i owszem, straszni ludzie, ale mi się tam przytrafia, każdemu oczywiście, ale ja nie wiem, że ja muszę radykalnie zmienić swój sposób myślenia, że ja radykalnie muszę po prostu przyznać się do tego, że nie widzę, bo przebaczyć komuś drugi raz i trzeci raz jest możliwe po ludzku, ale 77 razy to nie, a takie jest Jego Królestwo. Do takiego królestwa idziemy. Czy ono ci się podoba, takie królestwo? Czy uważasz, że Bóg jest trochę nienormalny, żeby mówić ci, że masz 77 razy przebaczyć? Znaczy, jest normalny, kiedy mi ma 77 razy. No właśnie, to jest, wtedy jest normalny. Kiedy mi ma przebaczyć, to mówię, Panie, ale ty to potrafisz 77 razy przebaczyć. Ale jak mój brat drugi raz zgrzeszy, to go złapię za szyję i będę dusił. I powiem, nie wyjdziesz, póki mnie przyznasz się do tego, że, prawda, musisz pokutować. Musisz, prawda, dopóki tego nie zrobisz. Przeczytałem kiedyś, ja nie znam się na filozofii, a już na pewno na nowoczesnej, natomiast trochę mnie fascynuje antyczna, nie ukrywam. Przeczytałem u Epikura słowa, które już kiedyś cytowałem, ale pewnie dawno temu i nie wszyscy pamiętają. Słowa pochodzące od Epikura. Nie zapisałem ich, więc nie będziecie musieli hura czytać. Wystarczy po prostu słuchać. Bóg bowiem istnieje. I wiedza o tym jest oczywista. Nie istnieje jednak w ten sposób, jak go sobie tłum wyobraża. Wyobrażenia tłumu są bowiem zmienne. Bezbożny to nie ten, kto odrzuca Boga czczonego przez tłum, lecz ten, kto podziela mniemania tłumu o Bogu. Wszak sądy tłumu nie opierają się bynajmniej na wyobrażeniach pojęciowych, lecz na fałszywych domysłach. Stąd też wywodzi się przekonanie, że Bóg zsyła na złych największe nieszczęścia, a dobrym świadczy największe dobrodziejstwa. Ludzie zapatrzeni bez reszty we własne zalety uważają Boga za podobnego do siebie, a to, co jest od nich różne, za obce. Czytałem to ze zdumieniem, myślę sobie, różne rzeczy o filozofii greckiej można powiedzieć, ale nie to, że ona trafnie formułuje sądy o Bogu, a tymczasem jak najbardziej. Ona mówi o tym, co jest chyba największą istotą, że jesteśmy dziedzicami fałszywego wyobrażenia, które musimy nazwać i z którym musimy zerwać. A ja chcę sobie zadać pytanie razem z wami, kto stoi za tym fałszywym wyobrażeniem i o co w tym chodzi? I to już na zakończenie. W Ewangelii według świętego Jana w 8 rozdziale jest taka historia, która brzmi fantastycznie na początku. 8 rozdział, 31 wiersz, czytamy tak. Gdy tak mówił do ludzi Jezus Chrystus, wielu w Niego uwierzyło. I czytamy 31 wiersz. Mówił więc Jezus do Żydów, którzy w Niego uwierzyli. I podkreślam. Do Żydów, którzy w Niego uwierzyli. Jezus zaczyna prowadzić dialog z ludźmi, którzy uwierzyli. Czy ty jesteś takim człowiekiem? Czy ja jestem takim człowiekiem, który uwierzył? Czy możesz powiedzieć, że właśnie taki jesteś? Jezus chce prowadzić ze mną pewien dialog, ale prowadzi ten dialog wyjątkowo szczerze. Mówi im tak, jak wytrwacie w moim słowie, rzeczywiście będziecie mogli być i poznać prawdę, a ta prawda poprowadzi was do wyzwolenia. Wow, jest to tekst, który jest przepiękny. Nie chcę go tutaj oczywiście nawet dotykać. Chcę tylko pokazać, że Jezus mówi do swoich uczniów, że oni stoją dopiero u bram, tak? Prawdy, która będzie ich wyprowadzać z ciemności, która wyprowadzi ich z fałszu, która poprowadzi ich do zrozumienia rzeczy takimi, jakimi są. Oni stoją dopiero u bram. Ci, którzy uwierzyli. Ale czytamy dalej. Jezus wcale nie ma zamiaru ich oszczędzać, bo Jezus tych, których poznaje i tych, których obdarza wiarą, wcale nie traktuje jak takich
jak zwierząt w rezerwacie, że nie wolno, bo ostatni gatunek, prawda, wymrze i już co będzie. Ale Jezus mówi twardo, czytacie w 40 i dalej wierszach, mówi tak, najładniej to chyba tak w pewnym momencie, 44. Jezus mówi tak, waszym ojcem jest diabeł. Jak się wam podoba zdanie powiedziane do człowieka wierzącego, który się właśnie nawrócił? Czy to dobrze brzmi? Żeby powiedzieć, że wiesz, twoim ojcem jest diabeł. Chcecie postępować według jego pożądliwości. A on był mężobójcą od początku i wprawdzie nie wytrwał, bo w nim nie ma prawdy. A gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo on jest kłamcą i jest ojcem kłamstwa. Oj, oj. No to na pewno nie o nas. My jesteśmy fajni, mamy Boga za ojca, żadnego diabła. Rozumiecie, czemu oni się na niego, że tak powiem, zdenerwowali? Jego uczniowie, ludzie, którzy powiedzieli, wierzymy, że jesteś Mesjaszem, że jesteś Synem Bożym, może wierzymy, że jesteś tym, którego prorocy zapowiadali, a on zamiast im grzecznie powiedzieć, wy jesteście naprawdę fajni, że wy to widzicie, szukajcie takich, którzy też to będą widzieć, a będziecie mieli z tego profity, jeszcze będzie wam lepiej i tak dalej. Zamiast tak, to on im mówi wprost. Słuchajcie, musicie zmienić wasze wyobrażenie o Bogu, ponieważ tym, który zasiał w was, wasze wyobrażenie, jest diabeł. Ojcem waszego wyobrażenia, waszym ojcem jest diabeł. Trudno w to uwierzyć, bo myślę sobie, że chrześcijanin na pewno nie chce słyszeć takiej nowiny, na pewno nie może się z nią zgodzić, bo chrześcijanin to człowiek, który mówi, moim ojcem jest Bóg, nie diabeł, moim ojcem jest Bóg. Ja rozumiem, gdyby on to mówił do Żydów, tak w ogóle, do wszystkich Żydów, do wszystkich ludzi, no to się zgadza, to się zgadza. O, to 100%, jasne, ja też tak myślę. To tak by mogło być, to tak, stok tak, to tak. Natomiast kiedy patrzę na to, że on mówi to do mnie, a ja myślę sobie nie tylko do tamtych Żydów, ale i do nas tu. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że ziarno, gdy się na nie patrzymy, możemy nie wiedzieć, do czego służy. Co z niego będzie? Jak się znasz, to umiesz odróżnić. Jak się nie znasz, nie umiesz. Ale w ziarnie tkwi DNA. Tam jest, to by mogła nam Ewa powiedzieć więcej, bo ja już teraz się zaczynam gubić. Ale będę starał się, Ewa, tak żeby nie podpaść. W ziarnie tkwi zapis genetyczny tego wszystkiego, co z tego ma wyrosnąć. Jeśli ty na przykład weźmiesz ziarno, wrzucisz w ziemię i podlejesz i będziesz pielęgnował, to ono nie wyrośnie jabłonią tylko dlatego, że ty byś chciał i miałbyś takie dobre intencje i myślisz sobie, taką bym chciał z tego ziarenka jabłonkę mieć, z takimi pysznymi jabłonkami. Potencjalne. Ale z niego wyrośnie, z ziarenka wyrośnie to, co tam jest w tym ziarenku zakodowane, tak? Cokolwiek byś sobie marzył, życzył, cokolwiek byś sobie wyobrażał, z niego wyrośnie tylko to, co zostało tam po prostu w nim zakodowane. Taka prawda? Nie wiem, czy to jest najprościej. Ja się na tym nie znam, więc Ewa, nie wiem, może coś pomieszałem. Może tak być. Jeżeli ziarno, które zostało w nas rzucone przez ojca kłamstwo, powoduje, że pojawiają się w naszym życiu fałszywe wyobrażenia o Bogu, fałszywe wyobrażenia o tym wszystkim, co wokół nas, to nas zaślepia, to powoduje, że nie widzę, tak? To nie intencje wystarczą do tego, bym myślał, że coś musi się zmienić. Zmienić się musi ziarno. I Chrystus nas ostrzega i mówi, uważajcie, ponieważ w sposób naturalny waszym ojcem jest diabeł, który sieje wam ziarno, sieje wam kąkol, sieje wam chwast, który zaślepia was, który powoduje, że nie widzicie rzeczy, jakimi są. Nie są rzeczy prawdziwe. Dlatego, siostry i bracia, na czym polega to kłamstwo? Czy ono polega na tym, że wierzymy w to, że Bóg nie ma mocy? Czy wierzymy w to, że Bóg nie jest wszechpotężny i nie może zrobić wszystkiego?
Na tym nie polega kłamstwo, prawda? Ludzie wierzą w to, że Bóg ma moc, ma wszelką moc. Z czym my mamy problem jako ludzie największy? W tym, czy my możemy liczyć na pomoc takiego Boga. Nie z Jego mocą mamy problem. Problem mamy z Jego charakterem. My nie wiemy, czy On będzie chciał zrobić coś dla nas. Czy On będzie chciał zaingerować w naszym życiu. A diabeł mówi tak, ten Bóg potężny, ten Bóg wspaniały, On po prostu ma cię w nosie. Nic Go nie obchodzisz. Bo gdyby Jego cokolwiek obchodziło w twoim życiu, to na pewno nie działoby się w Nim tak, jak się działo. Nie działoby się w Nim tak, jak się dzieje. A każde następne doświadczenie byłoby dowodem na to, kolejne, że to nie jest dobry, łaskawy, miłosierny Bóg. Jak długo wytrzymasz, patrząc na swoje życie, wierzyć, że ono jest życiem, które ma w swoim ręku wszechmogący Bóg? Czy nie zaczynasz myśleć sobie, że coś z tym jest nie tak? Dlatego dzisiaj, gdy czytamy to piękne słowo z Ewangelii Łukasza, musimy sobie po raz kolejny odpowiedzieć na pytanie, czy ja mogę o sobie powiedzieć, że widzę? Czy ja mogę powiedzieć, że wszystko rozumiem, pojmuję? Czy może jest tak, że tyle wydałem w życiu sądów o innych, tyle mam opinii, a wszystkie one są moje, oparte o źródło, jakim jest ojciec wszelkiego kłamstwa. To jest źródło wielu, może większości moich opinii. Dlatego Jezus mówi, uważaj, trzymaj się mnie, idź za mną, postępuj zgodnie z tym, co mówię, a wtedy dojdziesz tam, dokąd ja cię zaprowadzę. Jeżeli zaczniesz myśleć, że już widzisz i sam możesz decydować o tym, co jest dobre, co złe, przepadłeś. Wszystko, co masz zrobić, to wstępować w Jego ślady. To trzymać się Go, bo wiesz, że On na pewno cię doprowadzi. Bo przeszedł przez niebiosa, ale wszedł także w otchłań piekła. On jest tym, który na wskroś zna twoje życie i wie, co jest w twoim sercu. O nim mówi psalmista, że zanim wypowiesz słowo, on je zna. On głęboko rozumie to, dlaczego tak postępujesz i nie sądzi powierzchownie. Zaufaj mu. Kiedy on mówi 77 razy przebacz, to przebacz, bo on jest mądrzejszy od ciebie. Bo on jest głębiej rozumiejący. Kiedy on mówi, żebyś nie wyciągał ludziom drzazg z oczu, gdy masz sam belki w oczu, oku, to też dlatego, że on troszczy się nie tylko o ciebie, ale i o tych, którzy są obok. Zaufaj mu, on wie lepiej. Dlatego mówimy, on jest mistrzem i nikt z nas nie będzie jemu równy. I nikt z nas nie będzie nigdy go przewyższał. My mamy być tylko jego uczniami. Czy się na to godzisz, żeby go wziąć po prostu za ramię i tak jak widzisz, pójść za nim. Nieraz zdarzało ci się puścić jego rękę, nieraz zdarzało ci się stracić go z oczu, nieraz zdarzały ci się takie trudne sytuacje, ale podniosłeś się i twoje oczy niech znowu go szukają, jak oczy takiego, który ledwie widzi. Szukają i nie ustawają, aż go nie znajdziesz, nie złapiesz za rękę i znowu nie idziesz za nim. Do tego służy Jego Ewangelia, do tego służą różnego rodzaju inne łaski, którymi nam obdarza, w tym również wspólnota. Abyśmy mogli trzymać się mocno Chrystusa, ponieważ On chce nas poprowadzić i przemienić i uczynić podobnymi do siebie. Inaczej tego nie zrobisz, ponieważ jeśli będziesz bazował na tym, co jest w tobie naturalne, to wiedz, że to, co jest naturalne, pochodzi od ojca kłamstwa, od ojca manipulacji. Od tego, który zakłamuje rzeczywistość i tworzy iluzję do tego stopnia, że jesteś święcie przekonany, że wiesz, że widzisz, że rozumiesz, a nic nie wiesz, nic nie widzisz i nic nie rozumiesz. Mądry człowiek to taki, który jest gotów przyznać się do błędu. Mądry człowiek to taki, który gdy nie widzi, powie nie widzę. Tylko głupiec będzie szedł w zaparte i będzie się upierał, żeby czasami ktoś o nim nie pomyślał ociemiały. Bo dla mądrych jest nadzieja. Dla głupich niech wam Bóg błogosławi.
i sprawi, żebyście się nie lękali przyznać nieraz przed ludźmi, a najczęściej przed sobą: Panie, jestem ślepy i potrzebuję nie puszczać Ciebie ze swojej ręki. Amen.